Dobry wieczór Państwu, witamy w kolejnym programie Boxing Talk. Witają Janusz Pindera i Edward Durda. Dziś święto flagi, zarazem święto Polonii i Polaków za granicą. Pozdrawiamy wszystkich naszych rodaków, którzy w tej chwili są poza granicami Rzeczpospolitej. Jeśli chodzi o gale bokserskie, bo kibice już coraz mocniej odbierają te akcenty o ich organizacji, Polska ma się szansę dzięki Mariuszowi Wachowi i gali, która jest planowana na początek czerwca, stać tą odnowicielką, jeśli chodzi o stary kontynent. No, a gdyby 12 czerwca faktycznie doszło do tej walki, to faktycznie byłoby tak, jak mówisz, bo myślę, że byłaby to jedna z pierwszych gal. Wach, Kevin Johnson. Pamiętamy Kevina Johnsona z wielu walk. Może nie jest to nazbyt najbardziej efektownie walczący zawodnik, ale swoją bokserską przeszłość całkiem ciekawą ma. Także przez lata całe no, nie było mocnych, aby go położyć, żeby skończyć walkę z nim przed czasem. No, pamiętamy jego pojedynek Witalii Jakliczki chociażby. Tak, zawodnik z przeszłością pięściarską i inny zawodnik z o wiele bogatszą przeszłością pięściarską. Mam na myśli Iron Mike'a. Ostatnio postanowił wrócić do ringu i trzeba przyznać, on ma toczyć takie czterorundowe walki charytatywne i tak dalej. Trzeba przyznać, że ta jedna z akcji, która pojawiła się w internecie, budzi uznanie fanów. No tak, tak. Może za chwilę zobaczymy tą akcję. Przejście do pół dystansu, a później ciosy na korpus kapitalny. O właśnie. I teraz przejście i kapitalny prawy sierp, taki prawy krzyżowy. Rewelacyjna akcja, a więc widać, że mimo 53 lat wciąż w wysokiej formie. No to najważniejsze jest to, że Mike ma ochotę do tego, żeby trenować. Ja przypominam sobie takie jeszcze wywiady sprzed wielu, wielu lat, kiedy mówił w takim pesymistycznym tonie, się opowiadał, że zapewne nie dożyje 40 i tak dalej, prawda? No ale znalazł właściwą kobietę, jakoś daje radę. No już jest, ma 50 za sobą. Natomiast oczywiście bankructwo również, stracone kilkaset milionów, ale ponieważ do tych pieniędzy nie przywiązywał takiej wielkiej roli. Kto wie, no Tomek Adamek mówi, że chce żegnać się z Polską. Może, jeżeli ma być to pokazówka, bo ja nie sądzę, żeby wygupił się Tyson i nawet w poszukiwaniu pieniędzy nie sądzę, żeby zdecydował się na jakąś poważną walkę. On raczej, jeśli to pokazówki, tak myślę, może jakimiś objazdówkami pojeździć, pokazać, bo widać, że ciągle budzi naprawdę żywe zainteresowanie. Ciekawa byłaby taka pokazówka na pożegnanie Tomka Adamka. No. Kto wie, może są tacy, którzy byliby takie coś w stanie zorganizować. Trudno powiedzieć. Głównym tematem dzisiejszego spotkania z Państwem, poza tym oczywiście interaktywnym spotkaniem w drugiej części programu, prosimy o telefony do nas i zadawanie pytań, będą tragedie, które wydarzyły się z udziałem pięściarzy, te bezpośrednio w trakcie walk, bądź tuż po ich zakończeniu, bądź też dramatyczne zdarzenia, które dosięgły częstokroć mistrzów świata i wielu fantastycznych bokserów po zakończeniu karier. To jest rzeczywiście bardzo szeroki temat, mnóstwo tego typu zdarzeń się wydarzyło. Tak, no i bardzo smutny temat. Niestety, tutaj od razu odzywa się kwestia bezpieczeństwa. Jakieś pisałem pracę magisterską na prawie na Uniwersytecie Warszawskim, karnoprawne aspekty wypadków w sporcie ze szczególnym uwzględnieniem boksu. No tam oczywiście tytuł był jeszcze dłuższy, bo dotyczyło to literatury oberamerykańskiej. Były przypadki polskie, których też było kilka, ale na szczęście niewiele. Natomiast faktycznie, jeśli chodzi o światowy boks, to bodajże pod koniec ubiegłego roku był takie obliczenia, to jest chyba ponad 1100 przypadków śmiertelnych, a nie mówimy przecież o tych przypadkach, gdzie pięściarze doznawali trwałych uszkodzeń mózgu, które absolutnie determinowały ich później dalsze życie. Jeśli chodzi o te słynne przypadki, to myślę, że świat po raz pierwszy z uwagi na telewizję, która pokazywała już wtedy bardzo, bardzo szeroko ten boks zawodowy, w Stanach Zjednoczonych szczególnie, prawda, to był ten przypadek śmiertelny Benny Kid Paretta w walce z Griffithem. To popatrzmy, to jest właśnie... To była pierwsza walka pokazana na żywo i właśnie z takim dramatycznym zdarzeniem. To był ich trzeci pojedynek, 24 marca
1962 roku, nowojorska Madison Square Garden. Pamiętajmy o tym, że stawką tego pojedynku był pas mistrza świata organizacji UBC w kategorii półśredniej. Benny Parrett bronił tego tytułu. On pierwszy pojedynek przegrał z Griffithsem, stracił ten tytuł, przegrał przez knockout, drugi pojedynek wygrał, split decision, niejednogłośna decyzja, a później w trzeciej walce. No i tutaj widzimy nieprzytomny, wiszący na linach. No niestety tutaj fatalnie zareagował sędzia ringowy tego pojedynku, Robbie Goldstein. To tam padło bodajże kilkadziesiąt ciosów, na które on nie zareagował w 12 rundzie. No i później już śpiące zniesiono, nieprzytomnego zniesiono z ringu. Parreta umarł bodaj 3 kwietnia, więc 10 dni po walce. Robbie Goldstein już nie poprowadził żadnej walki, nikt go nie chciał, zresztą myślę, że on też miał uraz. Problemy z transmisjami telewizyjnymi były ogromne do 1970 roku, a tak naprawdę zastanawiano się, jak do tego doszło, no, co się stało, że doszło do takiej tragedii. No, przede wszystkim była to czwarta ciężka walka w ciągu roku Kubańczyka Santa Clara, Benekit Parreta. Porażka przez knockout, wcześniejsza w tej, mówię, pierwszej walce z Griffithsem, porażka przez knockout z Jeanem Falmerem. Ta wygrana, wprawdzie split decision w drugiej walce tych zawodników, a więc Parreta z Griffithsem, ale po bardzo ciężkim pojedynku. To się wszystko oczywiście nawarstwiało. A do tego jeszcze, no, jeśli chodzi o taki przyczynek do tej wściekłości ringowej Griffithsa, to podczas oficjalnego ważenia w Madison Square Garden Kubańczyk krzyknął Maricon, jesteś Maricon, to co w hiszpańsku znaczy gej, prawda? Pamiętajmy o tym, że był biseksualny Griffiths, ale przyznał się do tego dopiero kilka lat później, w późniejszych latach. W tamtym okresie przyznanie się do tego w środowisku bokserskim, no, właściwie mogło go zupełnie zdyskwalifikować, nic dziwnego, że się tego obawiał, no, ale tutaj tak postanowił ukarać Parreta, nie ukarał go tak, że mówię, ten 10 dni po walce zmarł. Czytałem kiedyś wypowiedzi Griffithsa, już później, wiele, wiele lat po tym zdarzeniu. Mówił, że choć jeszcze jego kariera trwała długo, toczył wiele, wiele wielkich walk, nigdy już nie uderzał z pełną siłą. Bał się, żeby nie zabić innego, drugiego człowieka. Tak, były kolejne takie zdarzenia. Była walka choćby Manciniego, który też spowodował to, że jego rywal po czasie zmarł. To tak, też to bardzo traumatycznie odbiło się na jego życiu. To się zgadza, tak, bo to był pojedynek z 13 listopada 82 roku w Las Vegas, który zmienił boks w ogóle, dlatego że wtedy WBC zrezygnowała jako pierwsza z 15-rundowych walk, a więc wprowadziła walki 12-rundowe. Ray Mancini o pseudonimie Bum Bum był tam zdecydowanym faworytem. Bronił tytułu mistrzowskiego. Koreańczyk Kim Duk-ko był przeciętnym zawodnikiem, a ta walka zaczęła się bardzo źle układać dla Manciniego. I do 11 rundy przeważał o dziwo w tym pojedynku Koreańczyk, ponieważ zaczęły się jego problemy. Zaczął dostawać straszliwe lanie i ostatecznie no, ten pojedynek skończył się tak, jak skończył, tragicznie dla Koreańczyka. W ogóle jeszcze tragedia ta staje się tym bardziej niesamowita, bo 4 miesiące po śmierci koreańskiego pięściarza samobójstwo popełniła jego matka oraz sędzia ringowy tego pojedynku, Green, Richard Green. A więc natomiast Mancini, chociaż mówię, toczył walki, nigdy już nie był tym samym pięściarzem. Takich sytuacji było więcej, bo na przykład mamy taką walkę z 2005 roku Levandera Johnsona z Jesusem Chavezem. To jest, proszę Państwa, pojedynek nieprawdopodobny, bo tutaj też mamy walkę mistrza świata, który ostatecznie przegrywa w 11 rundzie. Znacznie starszy Levander Johnson i ten niższy Meksykanin Jesus Chavez.
Tutaj już wcześniej ojciec Lewandera Johnsona, stojący w narożniku, chciał ten pojedynek przerwać. Syn natomiast powiedział, żeby się nie ważył tego robić. O dziwne, dziwne wtedy, że nie zareagował Tony Wick, znakomity przecież sędzia ringowy, że on wcześniej nie wkroczył, nie przerwał tego pojedynku. Tu widzimy, co się dzieje. No dopiero, dopiero w tym momencie, ale to była 11 runda. 11 runda, w szatni stracił przytomność Lewander Johnson. 5 dni później już nie żył. Ja spotkałem ojca kilka lat później. Przyjechał na galę ze swoim zawodnikiem, zresztą Polakiem, Johnson Senior do Newark w stanie New Jersey. To była gala, gdzie główną walką był pojedynek Tomka Adamka. I pamiętam, robiłem z nim wywiad. To mówił, że to jest trauma, której się nie pozbędzie do końca życia. No, każdego dnia myślę o tym, dlaczego on tej walki nie przerwał wcześniej. Natomiast Jesus Chavez, który też jakby, podobnie zresztą jak Mancini w tym przypadku z Koreańczykiem wiele lat wcześniej, modlił się z całą rodziną, wierząc gdzieś, mając nadzieję, że stanie się cud i wyjdzie z tej całej opresji Lewander Johnson, stracił ten tytuł już w pierwszej walce, przegrywając Diazem przed czasem. Później jeszcze raz próbował, też przegrał i zakończył karierę. A więc widać, jakie to są traumy nieprawdopodobne. Oczywiście te traumy różnie ludzie przechodzą, bo na przykład Alan Minter, były mistrz świata kategorii średniej, Anglik, który kiedyś dostał straszne bato od naszego Wiesława Rutkowskiego podczas meczu Anglia-Polska w Londynie, walczył ewakuujący pas mistrza Europy z Włochem Angelo Jacopucim. No, był oczywiście w tym pojedynku zdecydowanie lepszy, wygrał ten pojedynek, tam Jacopucci dostał straszne lanie, ale później normalnie byli na bankiecie. Jak wspomina w angielskich mediach, wspominał po latach Minter, nawet wypili po kilka drinków. Mówi, ja opuściłem ten lokal gdzieś w nocy. Mówi, tylko kątem oka zobaczyłem, że Jacopucci gdzieś tam stoi przy barierce mostu i wymiotuje. No ale myślałem, że po prostu się zatruł jedzeniem i poszedłem spać. Rano się obudziłem, usłyszałem, że jest w stanie śpiączki, a dwa dni później już nie żył. Także mam przed oczami cały czas ten widok, jak wychodzę z tej knajpy i go tam widzę. Natomiast no, on kontynuował dalej karierę i 18 miesięcy później został zawodowym mistrzem świata. Chodzi o naszych pięściarzy, to mieliśmy też taką sekwencję niestety samobójstw. Między innymi Leszka Błażeńskiego, naszego znakomitego pięściarza, mistrza Europy i medalisty dwukrotnego Igrzysk Olimpijskich. Tak, tak. Leszek, ja pamiętam, wracałem z Igrzysk Olimpijskich z Barcelony w 1992 roku i w samolocie była prasa. O tym się, to jest właśnie Leszek Błażeński, naprawdę znakomity pięściarz. No, taka niesłychana zadziora w ringu, świetny technik, ale też dysponujący mocnym uderzeniem, mańkut, odwrotna pozycja. Potrafił zmieniać tę pozycję kapitalnie, a tu widzimy go, jak walczy z normalnym pozycją, zaraz skontruje, kapitalny prawy, rywal leci na deski. W hale wygrał, wtedy Polacy to byli 3 złote medale, to był rok 1977, natomiast brązowe medale Igrzysk Olimpijskich zdobywał w 72 i w 76 roku. Mieliśmy w tych lekkich wagach znakomitych. Henryk Średnicki, ta walka i pierwsza niby taka nieoficjalna zawodowa, to też było tak wielkie wydarzenie. Henryk Średnicki, Leszek Błażyński. No niestety, niestety popełnił samobójstwo. Wcześniej zmarła jego żona po tragicznym wypadku, także nie mógł sobie z tym wszystkim poradzić. Ja pamiętam, kiedyś taki popełniłem artykuł Rzeczpospolitej, zmęczeni życiem. I tutaj bardzo mądrze się tutaj, i tak powiedziałem refleksyjnie, odpowiedział Jerzy Kulej, nasz dwukrotny złoty medalista olimpijski, nieżyjący. On powiedział taką ciekawą historię, mianowicie, że on sam zresztą kiedyś był bliski próby samobójczej, ale tam powody były troszkę inne. Powiedział, że mówi, to jest tak, że w pewnym momencie były te triumfy, państwo się opiekowało, piękne życie, sukcesy, a później gdzieś to się wszystko skończyło. Nawet użył takiego stwierdzenia, ale jak już nie ma się za co napić, bo medale w Lombardzie, no to pozostaje tylko lina, tak? Strasznie, strasznie takie, powiedziałbym, to było gorzkie wynurzenie Jerzego Kuleja, no ale przecież nie tylko Leszek Błażyński, Jan Gałązka, znakomity pięściarz, młody chłopak warszawskiej Legii, był wicemistrzem Europy, olimpijczykiem. Jurek powiedział o nim tak, no kobiety go kochały, ale kobiety go zniszczyły. Ostatnio wyczyściła mieszkanie i odeszła.
pojechał do Białegostoku, do mieszkania swojej matki i tam popełnił samobójstwo. Włodek Caruk, znany z takiej słynnej walki z Borysem Minikajewem. Ja pamiętam, jak kiedyś na ten temat rozmawialiśmy gdzieś z publicznością. Między innymi był Krzysztof Cugowski, wielki pasjonat boksu i przypomniał mi ten pojedynek z Borysem Minikajewem. Ja wtedy byłem dzieciakiem, ale pamiętałem doskonale ten pojedynek, bo Minikajew wygrywał i wtedy jeszcze znakomity pięściarz Związku Radzieckiego Popieńczanka, zdobywca Pucharu Barkera, mówiliśmy o nim w poprzednim odcinku, podszedł do stanowiska reporterskiego Polskiej Telewizji. Jerzy Zmarzlik wtedy to komentował i powiedział, żeby pozdrowić tutaj swoich moich przyjaciół, Pietrzykowskowo, Walaskowo i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I w tym momencie za tej podwójnej gardy Caruk świsnął takim prawym sierpem, jeszcze poprawił, kiedy padał Minikajew, ciężki nokaut zanieśli tego Minikajewa. I to bardzo mocno zostało w takiej pamięci widzów, prawda? Caruk po latach też przegrał inną walkę z alkoholem, niestety. Kiedyś próbował wieczorem, pukał do swojej partnerki, dziewczyny, to powiedział, jak to wyglądało, ale ona powiedziała, wiedząc, że jakie ma problemy, że go nie wpuści, to powiedział, że się powiesił, zdjął pasek od spodni i na klamce się powiesił. No i oczywiście w takiej historii tam było jeden bodajże górny wyskoczył z pociągu, inny też, Dzienic, też kolejne samobójstwa. No ta lista jest niestety długa. Jest niestety długa, ale pamiętam, jak Jerzy Kulej powiedział, jak wiele zdziałało to przyznanie stypendium tym wszystkim znakomitym pięściarzom olimpijskiego, a więc tej emerytury olimpijskiej. Niektóre kraje tylko to mają, bo mówi, nagle się okazało, że no właściwie już nie mamy takich przypadków, bo no jest... Mają ci pięściarze przynajmniej na tej ostatniej prostej swojego życia trochę pieniędzy, że mogą normalnie żyć, no i to. Ale mówię, takich przypadków też strasznie nieszczęśliwych było, bo... Jeszcze o Kuleju Janusz powiem. O Jurku Kuleju wyszła książka, on tam wspominał o tym, między innymi to, o czym mówi, że był ten moment dramatyczny, kiedy on już prawie stał na balkonie, żeby ewentualnie popełnić samobójstwo, bo był totalnie rozdygotany. Natomiast w książce było w ten sposób, że on przemyślał wszystko, wrócił i postanowił jeszcze powalczyć o życie. Ja zapytałem kiedyś Jurka, tak rzeczywiście było. On mówi, to by było niepedagogiczne, gdybym powiedział całą prawdę. Prawda polegała na tym, że jeszcze tam dramatycznie ostatni raz przeszukałem kieszenie i nagle w rogu kieszeni w spodniach zarazem za winiątko to było 100 zł i dzięki temu mogłem jeszcze pójść do hotelu Warszawa i w restauracji wyleczyć kaca i dzięki temu rzeczywiście wróciłem na prostą, ale taki opowiadał detal. Tak, prawda jest taka, że Jurek troszkę zmieniał te historie, te warianty, ale był taki moment trudny w jego życiu i pamiętam, że również mi to opowiadał. Natomiast to, no, wielcy mistrzowie z kolei różne życie prowadzili, ale na przykład bardzo spokojny Corey Sanders, ten, który przecież nokautował takiego mistrza jak Władimir Kliczko. On z kolei no, zupełnie głupia śmierć. Był gdzieś tam na urodzinach swojego 21-letniego bratanka, córka miała kilkanaście lat jego i nagle wpadli pod pretorium jacyś bandyci w celach rabunkowych. Zaczęli strzelać, on z własnym ciałem zasłonił córkę i zginął na miejscu. To przecież też był świetny pięściarz. No, postrzelony przed lokalem, ale chyba w samochodzie był ze swoim kumplem Camacho, prawda? Hector Camacho. Zmarł po kilku dniach, odłączono go od aparatu, ten kumpel zginął na miejscu. W swoim rodzinnym Bayamon w Puerto Rico. No, toczył wielkie walki, miał tam nieprawdopodobne rekordy. No, jak przegrywał z tymi największymi, jak Ruger, jak Sugar Leonard, ale przegrywał na punkty. Bardzo trudny do trafienia, bardzo trudny właśnie do zdominowania w ringu. Miałem okazję jego kilka, już w tej końcowej fazie kariery jego walk komentować. No, Alexis Arguello, to też nieprawdopodobny pięściarz, El Flaco Explosivo, czyli ten eksplozywny udzielec z Nikaragui. Jeden z największych pięściarzy kategorii superpiórkowej. Później jak przed dalekiej, już troszkę było gorzej. No ale później robił karierę w polityce. Był burmistrzem Managui. Mówiono, że być może w przyszłości zostanie nawet prezydentem Nikaragui. Pewnego dnia znaleziono go martwego w własnym mieszkaniu. Do dziś nie wiadomo, czy była to próba samobójcza, czy ktoś po prostu wymierzył jakąś tam sprawiedliwość, bo no, to nie jest... spokojny kraj. No i tych, mówię, przypadków, sięgając daleko, daleko, to przecież Stanley Ketchel, Stanisław Kiecal, mówiąc krótko, przecież to jest człowiek, który miał na deskach prawie znokautowanego mistrza wagi ciężkiej, chociażby mistrzem kategorii piórkowej Jacka Johnsona, który go zabił zazdrosny jakiś tam pracownik na rancho, bo zauważył, że po prostu podoba się jego dziewczynie i zaszedł go od tyłu i strzelił mu flec. Miał zaledwie 24 lata Stanley Ketchel. Mówię, takich przypadków było, wypadków samochodowych,
zawodowych, prawda? No, Balado mówiliśmy, to on wpadł pod pociąg jadąc samochodem na trening. Nie wiadomo, co mógłby osiągnąć, na pewno bardzo wiele, bo przecież był mistrzem olimpijskim, trzykrotnym mistrzem świata, miał zaledwie 25 lat. Tak naprawdę nie wiadomo, w jaki sposób zginął legendarny Carlos Monzon. Człowiek, który jest legendą w ogóle sportu. W Argentynie pamiętam, jak rozmawiałem czy z trenerami naszych siatkarzy, czy to z Lozano, czy z Castellanim. Oni mówili, że no i to potwierdzałeś, tam byłem też kilka razy w Argentynie i tam kogokolwiek by mnie zapytał. No to były w piątce najlepszych sportowców w historii. Obok Vilasa, obok Manuela Fangio, obok Ginobiliego, koszykarza, tak. Prawda? No i a on z kolei, no to też był facet, który nie potrafił kontrolować swoich emocji. Pięściarz wielki, jeden z największych w całej historii boksu, no ale poza ringiem niezbyt przyjemny, jak można powiedzieć, w obejściu, szczególnie dla kobiet. Dla swoich żon, kochanek, z którymi był. No i właśnie jedna z nich wypadła z balkonu, ponoć wyrzucona przez Monzona. Tam skoczył niby za nią, żeby troszkę to wszystko upozorować, czy też ratować. I tak wyrok był delikatny, był tylko 11 lat, więc dalej go starzy rywale, Benvenuti, słynny aktor Alain Delon, prawda, no robiono wszystko. Miał wyjść za dobre sprawowanie za 2 tygodnie. Pojechał na przepustkę i wracając, tutaj są różne wersje. Jedna wersja jest taka, że popełnił samobójstwo świadomie, natomiast druga wersja jest taka, że po prostu spóźniał się, bo tam o określonej godzinie musiał być z powrotem, wrócić z tej przepustki i po prostu pędził jak szalony po drodze, gdzie należało jechać znacznie, znacznie wolniej. I nie było narysowanych podobno pasów. Tak, tak. Taka... Zresztą miał pasażera, z tyłu siedziała jego szwagierka bodajże na tym siedzeniu. Ona była w ciężkim stanie po tym wypadku, a on i ten siedzący po prawej stronie pasażer zginęli na miejscu. No mówię, takich kolejny, sytuacji też kolejny było, z takich ludzi, którzy zakończyli swoje życie w wypadku drogowym, to John Tate, były olimpijczyk, który walczył z naszym Andrzejem Biegalskim. Ja pamiętam, walczył w Montrealu, a później walczył zaraz po igrzyskach. Był mecz Polska-Stany Zjednoczone. Andrzej Biegalski wtedy był w wojsku i pamiętam, w pierwszym rzędzie siedziała jego narzeczona, późniejsza żona, blondyna, nie Szporek. Pamiętam, jak dzisiaj to nazwisko. Była w takim żakieciku, ty miała goździk taki czerwony włożony. Pięknie. Andrzej wyszedł do tego Tate'a, który miał takie długie te spodenki, takie poniżej kolan. No i sam już w szatni powiedział ponoć przed walką, że tak samo załatwi Biegalskiego jak podczas Igrzysk Olimpijskich. No zaczęło się dobrze, ale w drugiej rundzie już było po wszystkim. Tate wygrał ten pojedynek, a później marnie skończył, tak? Tak, podobno ważył po zakończeniu kariery 180 kg, doczytałem się takiej informacji. Natomiast on właśnie też dostał udaru mózgu w trakcie jazdy samochodem z dwójką pasażerów i uderzył w przydrożny słup. Dwójce pasażerów tam nic specjalnego się nie stało. Ale z kolei a propos mówienia o pięściarzach, którzy byli olimpijczykami, przejdźmy do tego zdarzenia lotniczego. Ta słynna katastrofa w 80 roku, reprezentacja Stanów Zjednoczonych leci do Polski. Na pokładzie samolotu leci także nasza znakomita wokalistka Anna Jantar i samolot kilkaset metrów przed pasem Okęcia się roztrzaskuje. Tak, a na pokładzie oczywiście ludzie, którzy mogli przecież być w przyszłości mistrzami olimpijskimi, zawodowymi mistrzami świata, legendami tego sportu. Młodzi ludzie, no, ponieśli śmierć w tym wypadku. Między innymi tam młodszy brat, później zawodowego mistrza świata, Oscara Palomino, zginął. Ale byli tacy, którzy mieli i szczęście. Ktoś nad nimi czuwał, prawda? Jakaś siła wyższa. Między innymi późniejszy trener Artura Szpilki, wcześniej Andrzeja Gołoty, bo był w tym teamie Andrzeja Gołoty, Ronnie Shields, który rozchorował się wcześniej i jakby wypadł z tej kadry. Był Bobby Czysz, który doznał wypadku samochodowego, bodajże chyba 2 czy 3 tygodnie wcześniej, doznał jakiegoś tam urazu i oczywiście już nie mógł być brany pod uwagę. Był szczęście taki, w nieszczęście. Tak, był taki pięściarz kategorii ciężkiej, o którym jego kumpel, który z nim zawsze dzielił pokój, mówił, ty to się spóźnisz na własną śmierć. I się spóźnił, bo po prostu był u swoich rodziców gdzieś, właśnie Życa. Nie zdążył na samolot, nie doleciał w odpowiednim czasie do Nowego Jorku, gdzie była zbiórka, wsiadł w inny samolot, goniąc tą ekipę, poleciał do Berlina i tam się dowiedział o tej katastrofie. Nie dogonił własnej śmierci. Nie dogonił własnej śmierci, także mówię, no nieprawdopodobne. Janusz, podobne zdarzenie z Carlosem Cruzem, zawodnikiem, który zginął w katastrofie lotniczej na Karaibach i w tymże samolocie, w którym obok Carlosa Cruza zginęła jego żona i dwoje dzieci, 4-letni syn i 18-letnia córka.
córka zginęła, także cała reprezentacja olimpijska siatkarek Puerto Rico. Zginął także znakomity szachista i jego brat Hugo Mayer, znakomity reprezentant golfa, a także żona byłego prezydenta Dominikany oraz jej siostra, a także córka. Też to był masakryczny wypadek, do dzisiaj wspominany jako najbardziej traumatyczny w historii tego kraju. Jeśli mówimy oczywiście o katastrofach lotniczych, no to ginęły legendy, chociażby Rocky Marciano, pięściarz wyjątkowy. Zobaczmy, jak nokautował swoich rywali Rocky Marciano, który był, zakończył karierę niepokonany 49-0. Później wielu próbowało się z tym rekordem zmierzyć. W końcu udało się to Mayweatherowi. Natomiast no, pięściarz wielki, nie namawiano go, żeby wracał. Był nawet taki moment, że się trochę zastanawiał. No i później ta tragiczna, prywatnym jetem leciał i niestety wypadek, śmierć. To jest pojedynek z Marciano, z JSA-em Joe Wokotem. Bardzo trudny pojedynek dla Marciano. Tutaj trzeba przyznać, że Wokot tej walce się stawiał twardo. No ale ostatecznie kończył tak, jak skończył, tak jak większość swoich walk Marciano. No właśnie, to był ten prawy sierp. Już nie było co zbierać po tej akcji. Fenomen pięściarski, który mógł przez długie lata jeszcze ewentualnie służyć swoją wiedzą i trenerską, i medialną. Natomiast rzeczywiście, tak jak wspomniałeś, bardzo tragiczny los dotknął tej nieprawdopodobnie wybitnej postaci, jeśli chodzi o światowe pięściarstwo. Kolejna taka postać w tym zbiorze tragicznym. Marcel Cerdan. To tak człowiek, o którym robiono filmy, pisano piosenki. Największa miłość Edith Piaf, prawda? No właśnie. Pięściarz. Też wyjątkowo, jak ja pamiętam, jak komentowałem dla ESPN klasyk jego pojedynki, no to był troszkę inny boks, ale nieważne. Był skuteczny. No i on też nie doleciał. Ale też taka historia, że nie było biletów na prosiła Edith Piaf, żeby przyjechał do niej, do Stanów Zjednoczonych. Miał płynąć statkiem, ona powiedziała, że jest niecierpliwa, żeby poprosił gdzieś tam o zwolnienie miejsca. I małżeństwo, które miało lecieć w podróż poślubną, odstąpiło podobno bilety. Tak. No wiesz, to tak bywa, bo mój kolega redakcyjny, sztandarze Andrzej Martynki, miał zabukowany bilet na ten właśnie lot, w którym zginęła reprezentacja pięściarzy, Janna Jantor, ale znajomi, u których tam przebywał, poprosili go, żeby jeszcze został, żeby przebukował na inny termin. No i został. Ale tam był problem z tym samolotem, bo ostatnio oglądałem taki film dokumentalny na ten temat, że miał problemy z silnikami. Tak, ale w ogóle w Nowym Jorku już przy starcie było tak, opóźnienie, że dwie godziny czy trzy godziny opóźnienia. I dopiero polecieli w ostatniej chwili, jakoś tam się okazało i właśnie, jak mówisz, z otwarciem podwozia, tam podobno jakaś lampka jedna się przepaliła, bo podwozie generalnie się otworzyło, ale nikt tego już nie wiedział i oni po prostu mieli odejść na drugi krąg. Tam eksplodował jeden z silników i potem kolejne. Tak, oczywiście. A więc mówię, tych również katastrof było sporo. Ginęli wybitni zawodnicy. Ale mówię, szczególnie dramatyczne, myślę, są też te sytuacje ludzi, którzy wprawdzie przeżyli te ciężkie wypadki, których doznali w walce ringowej, ale do końca życia albo pozostali inwalidami, albo też nie mogli już nigdy boksować. Jest taki przypadek, proszę Państwa, słynna walka Luisa Resto z Billym Collinsem. To był pojedynek, który odbył się 16 czerwca 1983 roku. Popatrzmy, Collins był wtedy niepokonany, miał 14 wygranych, 11 wygranych przed czasem. Młody Amerykanin, schodząca gwiazda zawodowego boksu. Natomiast Portorykańczyk Luis Resto, 20 zwycięstw, 8 porażek, w tym 3 przed czasem, 2 remisy, tylko 8 KO. Niczym szczególnym się nie wyróżniał. No ale tu niestety ta walka miała, proszę Państwa, drugie dno. Już nie, od trzeciej rundy był potwornie zapuchnięty. Billy Collins w przerwie mówił do swojego ojca Collinsa seniora, że bije tak jak cegłą, mówi, że strasznie boli. To no, coś nieprawdopodobnego. Facet, który, jak wszyscy, którzy go znali jeszcze z kariery amatorskiej, mówią, że miał watę w rękawicach, że nie bił mocno. Ale tym razem on nie miał waty w rękawicach, tylko miał faktycznie cegły. Dlatego, że jego trener, Panama Luis, nasączył te bandaże jakimś roztworem, który, zresztą o tym były filmy dokumentalne, który gęstniał i przypominał właściwie gips.
2 wydłubał też tą wyściółkę, która amortyzuje siłę ciosów. I później zobaczmy, jak już wyglądał tutaj w końcówce tego pojedynku. Walka zakończyła się wygraną punktową, nieoczekiwaną. Tam podobno były jeszcze jakieś wysoka gra, jakieś hazardowe historie, że jakiś gangster odwiedził tego pana Meluisa dzień przed walką. Prawdopodobnie były jakieś typy na zwycięstwa tego, który nie był faworytem w tym pojedynku, czyli na Resto, który wygrał. Ale Resto wydaje się, że zrobił taką naturalną, ale głupią rzecz, no bo przyszedł podziękować za walkę, podał tą rękawicę, rękę ojcu pokonanego Billego Collinsa, i ten zauważył, że ta rękawica jakaś jest dziwna, jakaś cienka, od razu zgłosił tą historię. No i okazało się, że ta rękawica była odpowiednio spreparowana, to znaczy, mówiąc krótko, usunięte były te elementy, które powodują, że nie zadaje się ciosu, mówiąc krótko, gołą pięścią, amortyzują siłę uderzenia. Tylko że efekty były straszne, bo tak, walkę uznano za nieodbytą, ale to w tym momencie najmniej istotne. Natomiast Billy Collins doznał trwałych zaburzeń wzroku, więc nie mógł dalej boksować. Tracił jakby szansę na zarabianie w fachu, które było jego życiem. Tym, czym zaczął zajmować się później, to kompletnie go nie interesowało. Rozpił się, narkotyki, miał żonę i dziecko, żona go opuściła. No i pewnego dnia wsiadł samochód z kolegą, nie wiadomo, czy to była próba popełnienia samobójstwa. Taki przepust przy moście walnął i ta była jeszcze dziewczyna chyba z tyłu, ona jakoś tego wyszła, tam ktoś jeszcze wyszedł, a on z tym tam był. Nie, przepraszam bardzo, on zginął, natomiast kolega wyszedł z tego tak naprawdę bez szwanku. No i co? Później była jeszcze sprawa. W tej już nie doczekał sprawy i w roku, gdzie Panama Louis został skazany na 6 lat, a Louis Resto na 3 lata. Obaj wyszli po ciukary 2,5 roku więzienia. Do tego jeszcze Panama Louisa pozbawiono wykonywania pracy w narożniku na terenie całych Zjednoczonych, ale on sobie po prostu trenował tych zawodników, nie wychodził do narożnika, a więc dalej sobie spokojnie żył. Resto po latach się do tego wszystkiego przyznał. Mówi, że to było robione jeszcze w kilku innych walkach, bo chyba dręczyło go tutaj sumienie. No, przypadek fatalny zresztą, a później była taka sytuacja. Pamiętamy taki pojedynek, to już nam bliskie czasy, kiedy walczył Miguel Angel Cotto z Antonio Margarito. Strasznie, czy to znakomity pięściarz. Wcześniej jeszcze Shane Mosley, z tym, że Margarito, ale Nazim Richardson, trener Mosleya, szybko zobaczył, że coś jest nie tak zbandażowany, kazał jeszcze raz zabandować tę rękawicę Margarito. Wygrał przed czasem tę walkę Mosley. Natomiast Cotto jakoś tutaj było niedopatrzenie i prawdopodobnie utwardzono te bandaże, bo twarz Cotto była no, zmasakrowana. Przegrał tam przed czasem, ale jakby nigdy nie doczekał się sprawiedliwości, tylko sam ją wymierzył, bo kilka lat później stoczył rewanżowy pojedynek w Madison Square Garden. Wtedy już wszystkie zostały dochowane tego typu, już byli bardzo czujni, patrząc na Margarito. Zresztą wcześniej dostał straszne wylanie, mało nie stracił oka w walce z Manny Pacquiao, przegrywając walkę przed czasem, no i później w tym rewanżu przed czasem skończył Cotto Margarita, więc było takich bardzo brzydkich historii. Ale popatrzmy jeszcze na jeden bardzo ważny pojedynek, który tak się składa, że miałem okazję komentować z 2000 roku w nowojorskiej Madison Square Garden. Arturo Gattiego z Joeyem Gamache. To jest pojedynek, proszę Państwa, którego stawką był tytuł w kategorii półsiedni. To jest pierwsza runda. Już pada Gamache. Był dwukrotny mistrz świata wagi piórkowej, super piórkowej. Amerykanin no, wyglądał już optycznie. Ja tam siedziałem tuż przy ringu. No, to jakby było dwie, trzy kategorie i okazało się, że było trzy kategorie. 15 funtów różnicy. Podczas próbnego ważenia okazało się prawie 9 kg niby przytył. Ale tam był jakiś numer z ważeniem jeszcze wcześniej. Proszę, leży po raz drugi. Wedle obowiązujących reguł trzecie liczenie już kończyło walkę. Tu mamy jeszcze chyba 40 sekund do końca pierwszego starcia. I w końcówce znów będzie bombardowanie. Wyraźnie Gatti chce skończyć ten pojedynek już w pierwszej rundzie. Myślę, że tutaj będzie Esteves Junior, sędzia ringowy tego pojedynku. Spokojnie, za chwilę zobaczymy, co się działo. Ten lewy sierpowy jest nieprawdopodobny, ale jeszcze jakimś cudem utrzymał się na nogach Gamache. Tu jeszcze moment. I widzimy ostatnie sekundy, ostatnie 5 sekund. Zaraz będzie cios po gongu. Jeszcze to nie ten, prawy sierpowy i będzie lewy sierp.
właśnie, to był po gongu. Gdyby nie przytrzymał Esteves Gamacha, to by ten leżał na deskach. Walka zostałaby przerwana zgodnie z regułami, bo trzy liczenia przerywają pojedynek. To jest powtórka. Runda 10-7 dla tego, dla oczywiście Gatiego, który, proszę Państwa, wystąpił w limicie kategorii średniej. On ważył powyżej limitu kategorii średniej, a przypominam, że walka była w kategorii super lekki, albo jak to woli, junior półśredni, a więc trzy kategorie wyżej. Ciężki knockout. Komisję bokserską Nowego Jorku pozwano do sądu, tak samo całe... Komisję, Ganiego i tak dalej. Najpierw było o 5 milionów dolarów, później o milion, ale ostatecznie sprawy nie wygrał Gamacz. Najważniejsze, że wygrał swoje życie, tak, bo był tydzień nieprzytomny, tydzień był w szpitalu. Ja pamiętam, jak jego żona w takiej czerwonej sukni stała tuż przy samym ringu. Walką wieczoru tego dnia był pojedynek Oscara de la Hoya z Corlejem. Wygrał go przed czasem, ale Leymon Brewster walczył wcześniej, ale to nie było istotne, bo tutaj wszyscy byli skoncentrowani na tej tragedii. No i mówię, cały problem polegał na tym, że ponoć członek komisji technicznej dopuścił się już niedopełnienia obowiązków podczas oficjalnego ważenia. Bo niemożliwe, żeby on w ciągu 24 godzin, ważenie było w piątek, przybrał 9 kg. To jest w ogóle niemożliwe. Musiał mieć sporą nadwagę. Ale żeby ta walka doszła, to przymknięto oko, wskoczył tylko na wagę, błyskawicznie zeskoczył. Podano, że trzyma, że wszystko jest ok, waga jest dobra. Nikt nie przypilnował tego również z obozu Gamacha. A ciekawostką niech będzie fakt, że w narożniku Gamacha był 70, prawie 9-letni, nie 20 lat temu, to 70-letni Jimmy Glenn. Kiedyś był tutaj w narożniku w Siedlcach podczas walki Mayfielda z Diablo Włodarczykiem. To jest człowiek, który jest właścicielem takiego najpiękniejszego, najwspanialszego, owianego piękną tradycją pubu bokserskiego na 44 ulicy na Manhattanie, który teraz walczy od bodajże ponad chyba 2 czy 3 tygodni z koronawirusem, o czym informuje jego syn Adam na Twitterze, zresztą świetnie mówiący po polsku, tak swoją drogą. Miejmy nadzieję, że się wykaraska z tego wszystkiego i wróci do zdrowia, bo już udar miał, wcześniej mu zmarła 20 lat młodsza żona, Polka z Warszawy, mówi o Jimmy Glennie. On wtedy był w narożniku Gamacha. 9 lat po tej historii, do końca niewyjaśnionych okolicznościach, stracił życie w Brazylii Arturo Gatti. Ostatecznie uznano to za samobójstwo, ale rodzina Gattiego nigdy się nie pogodziła. Uważa, że tutaj palce w tym maczała rodzina jego 23-letniej żony, ale tego nie udowodniono. Natomiast Jay Gamacz wrócił po latach jako trener, świetny trener, był w narożniku między innymi Otto Wallina, kiedy ten stoczył znakomitą walkę w ubiegłym roku z Tysonem Furym. Niewiele brakowałoby, Wallin to wygrał, tam była potężna kontuzja Tysona Fury. A więc no mówię, takich... Sonny Liston z kolei, bo też do niego przejdę, skoro mówisz, tak, o tych niewyjaśnionych sprawach. Znaleziono go martwego, to było tak, że jego żony przez kilka dni nie było w domu. Zobaczmy, i potem stwierdzono, zobaczmy, jak walczył, ukłucie w ręce, tak, że rzekomo... A bał się igieł, podobno odwołał nad wyjazd do Afryki w związku z tym, że nie chciał poddać się szczepieniu, a więc też bardzo zawoalowana historia, już nie mówiąc o tym, że te walki z Alim też przez wielu były, ten szczególnie drugi nokaut. A Liston, proszę Państwa, tak nokautował przy wzroście 185 cm, miał zasięg 213 cm, pięści jak bochny, kapitalny jab, czy ten długi, lewy, prosty. No i był pięściarzem nie tylko wspaniale wyszkolonym, ale potwornie silnym. On po prostu terroryzował w tych swoich najlepszych latach kategorię ciężką. A przy tym rozpisywano się o jego związkach z mafią. Był taką mroczną, ciemną postacią. Pamiętamy jego dwie walki z Cassiusem Clayem, później Muhammadem Alim. Też dużo mówiono, że tutaj mafia przyłożyła się do jego porażek. No, moim zdaniem niekoniecznie, bo Ali był postacią wybitną, ale też oczywiście okoliczności tego są takie dosyć tajemnicze. Tak, śledztwo zostało podobno fatalnie przeprowadzone, mnóstwo różnego typu kontrowersji, wiele dowodów zostało uprzątniętych, nawet po latach ciągle mnóstwo różnego typu enuncjacji temu towarzyszy. Natomiast... Jeśli mówimy jeszcze, Edziu, bo żebyśmy tutaj nie przeoczyli tej historii, bo były tam też dwa takie straszne przypadki ludzi, których no, straszliwe ślady pozostawił boks, to mówimy o Gerardzie McClellanie, który w 1995 roku zmierzył się w Londynie z Nigelem Bennem.
pojedynek był niesamowity, bo już w początkowej fazie Nigel był na skraju nokautu. To jest z tymi lampasami, to jest Gerard McClellan. To była taka postać ze stajni Crown Gym Manuela Stewarda, wprost wybitna, 183 cm wzrostu, prawie 200 zasięg, kategoria średnia, super średnia i nokautujący cios z obu rąk. No dość powiedzieć, że z 29 nokautów, które z 29 walk wygranych, 28 do trzeciej rundy, a 20 w pierwszych rundach. A walczył naprawdę dobrymi zawodnikami. No, naprawdę szykowała się przed nim fenomenalna przyszłość. No i w pewnym momencie doszło do zderzenia głowami. Nieczysto walczył, bardzo nieczysto Nigel Benn, ale on tak zawsze walczył, jak walczył z Eubankiem. To jest jego styl, prawda? No i później już widzimy, co tutaj się dzieje. On przyklęknął, bo nie widział, zaczął tracić wzrok w trakcie tej walki, Gerard McClellan. No, ostatecznie, kiedy ta walka została przerwana, to jest druga tego typu sytuacja. Później traci przytomność w narożniku. No i wielka, wielka tragedia. Śpiączka, operacje. Niestety stracił tak naprawdę prawie zupełnie wzrok, słuch, pamięć. To różnie wygląda, na przykład siostry, które się nim opiekują. On jeździ na wózku inwalidzkim. Kilku tych starych mistrzów go odwiedziło. Jakieś tam pieniądze zostały przekazane. Rozmawiałem na ten temat między innymi w ubiegłym roku, jak tutaj był w Warszawie, go kolegą z reprezentacji, mianowicie Frankie Lyresem, juniorem. No, no to wygląda naprawdę. Jones to się bał w ogóle, Roy Jones, który z nim przegrał w półfinale krajowych Golden Gloves w 80 roku, a więc przed igrzyskami, bo tam trzech gości walczyło prawo wybitnych, o prawo wyjazdu na igrzyska, a więc McClellan, Lyles i Roy Jones. Wiemy, jaka później potoczyła się kariera zawodowa Roya Jonesa. Lyles był wiele, wiele lat, chyba 8 czy 9 zawodowym mistrzem kategorii super średniej. Ten też był wielkim mistrzem, tylko że ta kariera została nagle ucięta, więc podobno pamięta to, co mu siostra opowiadała o tej jego walce. Pytał się, jak do tego doszła, nam mówiła, że po uderzeniu głową, no przypadkowym oczywiście, bo tam nie było premedytacji Nigela Benna. No wiele rzeczy też pamięta, część z opowiadań, część gdzieś tam ma jakieś jeszcze strzępy, przebłyski pamięci, ale to też straszliwa historia. No i Janusz, po boksu brytyjskiego mieliśmy Bena i Eubanka, był też Watson, który też został ciężko pobity. Też wózek inwalidzki. Tak, tak, wózek inwalidzki to też taka jedna z postaci, która z tamtych czasów wyszła okaleczona. Natomiast przypadek no, całkiem świeży, bo z 2013 roku, z listopada 2013, walka Mike'a Pereza i Magomeda Abdusalamowa. No to zobaczmy, to są właśnie fragmenty tego pojedynku. Tutaj odwrotna pozycja to Mike Perez, Kubańczyk, który tutaj już rozbija Abdusalamowa, który miał kość policzkową pękniętą, złamany nos. Ale narożnik tam nie zamierzał go poddawać, zresztą Abdusalamow też walczył twardo do końca. No i choć walkę przegrał, tam obliczono, że przyjął ponad 300 ciężkich uderzeń na głowę. On za ten pojedynek dostał zaledwie 40 tysięcy dolarów. A to przecież zaledwie niespełna 7 lat temu. I co się później dzieje? Źle się czuje, nie ma karetki, żeby go odwieźć. Lekarze bagatelizują całą historię. Później tylko dzięki interwencji towarzyszących mu osób zostaje taksówką odwieziony do szpitala. Okazuje się skrzep mózgu, operacja. Trzeba było jeszcze otworzyć czaszkę, wyciąć część czaszki, bo ten mózg po prostu puchł w błyskawicznym tempie. Paraliż. No i wtedy no, oczywiście pomoc zaczęła nadchodzić z różnych stron. Ostatecznie po latach sąd przydzielił odszkodowanie w wysokości 22 milionów dolarów, no ale ma żonę, trójkę dzieci i żona cały czas się nie opiekuje. Tyle, że no to już nigdy nie będzie sprawny człowiek, prawda? Stracił zdrowie, był w najlepszym okresie swojego życia i oczywiście swojej sportowej kariery, także naprawdę przypadek dramatyczny. Kolejne postaci, bo ciekawostkę też stanowi to, że Davy Moore, dwóch zawodników o tym samym nazwisku i jeden umarł w wieku 29 lat, to było w wyniku walki z Sergio Ramosem na Dodger Stadium w Los Angeles, kiedy uderzył szyją o dolną linę, podniósł się, dotrwał do końca rundy i później przerwana została walka, o nim Bob Dylan też napisał piosenkę. I co ciekawe, rok krócej żył z kolei inny Davy Moore, który
pochodził z Kentucky, walczył w wadze piórkowej i on z kolei został na podjeździe przygnieciony przez własne auto, które zsuwało się, on próbował je zatrzymać, w końcu potknął się, auto przejechało po nim. Dwaj faceci o tym samym nazwisku, którzy trochę żyli w innych latach, natomiast obaj nie dożyli 30. Też świetni bokserzy i mistrzowie świata. Ciągle nie mamy tego połączenia. Tak, mamy problem, proszę Państwa, techniczny i będziemy mieli, zdaje się, problem z tym, by z Państwem się dzisiaj łączyć. Dostaję od reżysera transmisji, tak, nie tylko z Grzegorzem, ale i z Państwem, bo zdaje się jakaś awaria centrali nastąpiła i w tej sytuacji te wątki nasze bokserskie będziemy jeszcze teraz ciągnęli, bo byśmy uzupełniali oczywiście w trakcie rozmów z Państwem, to jest jakby specyfiką naszego programu. Natomiast w tej chwili skupimy się na kolejnym na przykład zdarzeniu, na kolejnej biografii. Max Berg, którego brat Buddy był też bokserem, syn Max Junior był później świetnym aktorem w Hollywood. On walczył w San Francisco z Frankiem Campbellem i tam była taka historia, jak wyczytałem, że Campbell po pierwszej rundzie podszedł do trenera i powiedział, coś mi pękło w głowie, poczuł, coś się odrywa. I rzeczywiście trener powiedział, nie przejmuj się, nie dramatyzuj, idź dalej walczyć. I później okazało się, że kilkadziesiąt godzin po walce zmarł. Zresztą Ber razem z żoną tego zmarłego czuwali przez ileś tam godzin. Podobna sytuacja trochę jak z Mancinim. Max Ber to oczywiście ten pięściarz doskonale znany z pojedynku z Braddockiem, który pokazany był w filmie Cinderella Man, Kopciuszek, gdzie grał Russell Crowe. Główną walczył ze Schmelingiem również. Rolę, tak, walczył ze Schmelingiem. No, wielka postać był mistrzem świata, lata 30. Ubiegły rok był fatalny dla boksu, prawda? Więc śmierć naprawdę dobrych pięściarzy, bo to my tu mówimy o sytuacjach, w których do tych tragedii dochodzi w walkach pomiędzy naprawdę dobrymi pięściarzami. To nie jest tak, że przychodzi jakiś bokserski kelner, co się tak wyrażę, jest niemiłosiernie obijany i dochodzi do tragedii. Nie, tak nie jest, bo tutaj mówiliśmy już o mistrzach świata, którzy tracili życie w pięściarzach z bardzo dobrymi rekordami, czy jakichś wchodzących gwiazdach, którzy przystępowali chociażby, jak wspomniany wcześniej, prawda, Collins Junior, no wtedy czysty rekord, był niepokonany. W ubiegłym roku Patrick Day, bardzo sympatyczny chłopak. No to też przedziwna sytuacja. Wydawało się, że właściwie nie masz takiego niebezpieczeństwa, bo ja na ten temat rozmawiałem wielokrotnie z naszymi sędziami bokserskimi. Jak reagować, jak się zachować w takich sytuacjach, kiedy nie ma takich, prawda, widocznych symptomów, bo zawsze mówimy, naprawdę kto jest winny, prawda? Bo mamy przecież sędziego ringowego, który jest najbliżej. Tak, nieraz zahipnotyzowani stoją, tak, przyglądają się tej rzezi. Mamy narożnika, więc najczęściej trener, jego asystent, cutman, ludzie, którzy są też, no już bliżej być nie można, ręczniki, zawodnika, tak dalej, którzy znają go najlepiej, prawda, wiedzą, jeszcze mają z nim cały czas kontakt werbalny. No jest lekarz, który z fachowego punktu widzenia to wszystko ocenia i z każdej chwili ma możliwość zainteresowania, przerwania takiego pojedynku. I zawsze jest pytanie, dlaczego ktoś się spóźnił, prawda, dlaczego ktoś podjął decyzję za późno. W ubiegłym roku Patrick Day, Dwight Ritchie tracą życie, a między 23 a 25 lipca, a więc dosłownie w czasie 48 godzin ginie, czy umiera po walce Maxem Dadaszew i Hugo Alfredo Santillan. Ale ja już powiem ci taką rzecz, zaobserwowałem na podstawie tych wieloletnich właśnie traumatycznych i tragicznych zdarzeń, jak później te federacje zmieniały poszczególne punkty swoich regulaminów. Po wojnie była taka sytuacja, kiedy jeden z pięściarzy, bodaj kubański zawodowiec, uderzył głową o ring, o matę ringu i wtedy wprowadzono czwartą linę, żeby ewentualnie ona jeszcze asekurowała, bo za duża była ta różnica. Później te historie, o których już mówiłeś, kiedy zmieniono regulamin z 15-rundowych na 12-rundowe walki po tej walce Koreańczyka, który został przez rywala pokonany. Potem była ta historia, że kiedy był już trzeci knockdown, jedna z federacji, bodaj WBC, też zdecydowała, że trzeci knockdown zatrzymuje walkę, że nie można tego w nieskończoność ciągnąć, a więc te warunki też się zmieniały. Mówiliśmy dużo o mężczyznach, ale była też historia, która odnotowana została jako pierwsza oficjalna śmierć kobiety w ringu. Becky Zarlandes, która była świetną pływaczką synchroniczną, prywatnie poza tym wykształconą nauczycielką geografii. Ona też toczyła walkę, wcześniej miała także czarny pas jiu-jitsu, toczyła walkę w 2012 roku i tam z kolei jeden cios zdecydował o tym. Ona została trafiona prawym prostym, padła, to telewizja amerykańska też pokazywała i w następstwie tego ciosu zmarła. To jest pierwsza oficjalnie kobieta, która poniosła śmierć w wyniku walki bokserskiej. Tak, no na szczęście w tym boksie olimpijskim. Właśnie w kasku jeszcze dodam. Tak, na szczęście w tym boksie olimpijskich jednak sędziowie są bardzo, bardzo wyczuleni do tego, są inne rękawice
a więc rękawice, które wytłumiają siłę uderzenia, jest bardzo niewiele nokautów. To już nie te czasy, kiedy w boksie amatorskim, olimpijskim mieliśmy tych nokautów. Tak samo prawie może walki były trzyrundowe, niewiele mniej niż w boksie zawodowym, ale zawsze były to rękawice większe, troszkę cięższe, a więc bezpieczniejsze. No a dzisiaj to mówię, nie można ich całkowicie domknąć, a więc siłą rzeczy moc tego uderzenia jest zdecydowanie mniejsza. No skoro jest bezpieczniejsze, dyskutuje się, czy faktycznie odejście od kasków, ale tylko dla mężczyzn i tylko w elicie tak zwanej, czyli w seniorach, jest właściwym pociągnięciem, ale z drugiej strony wydaje się, że to są ci już najlepiej wyszkoleni zawodnicy, którzy powinni potrafić się bronić. Dlatego ja mówię, szybko przerywa się walki w boksie olimpijskim. Jeżeli sędzia zauważy, że jest tylko wstrząśnięty jakiś pięścią, od razu jest liczenie, prawda? Jedno, drugie liczenie, bardzo często te walki są szybko przerwane. Natomiast no w boksie zawodowym z jednej strony mówimy o ochronie zawodnika, z drugiej strony no, pasjonujące są i przechodzą do historii. To były takie walki, takie bokserskie rzeźnie, na pograniczu już były tak zwane śmierci ringowe, a potrafił się odrodzić i później odwrócić losy walki. Dlatego sędziowie też mają na to tak zwane baczenie. Tak. A więc, no ale jeżeli z kolei mamy bardzo niewiele jest przypadków, kiedy komuś można udowodnić winę i go postawić przed sądem. Oczywiście były takie próby, ale wyroków wskazujących bardzo niewiele. W całej historii, jak mówię, to jest historia bardzo obfitująca w setki przypadków ofiar śmiertelnych, bo jak powiedziałem na początku, pod koniec ubiegłego roku stwierdzono, zanotowano bodajże chyba 1114 takich przypadków, a może nawet i więcej wypadków śmiertelnych. A ileż jest tych przypadków nienotowanych, o których się często ukrytych, które nie trafiają do tych rejestracji. Ja pamiętam, jak pisałem tą pracę magisterską, taki legendarny prawnik, nazwany prawnikiem XX wieku, Argentyńczyk Jiménez de Asúa, poświęcił chyba 80 stron swojego wielkopomnego dzieła Tratado de Derecho Penal, a więc traktatu o prawie karnym, właśnie wypadkom w sporcie. Jak wypadki w sporcie, to oczywiście w dużej mierze wypadki bokserskie. Jak tutaj sądownictwo, wymiary sprawiedliwości w różnych systemach prawnych na to reagowały. No to są ciekawa historia, tylko że mówię, cały czas ta największa odpowiedzialność spoczywa na tych, którzy są najbliżej. Ja uważam na przykład, że pamiętamy cios Andrzeja Gołoty poniżej pasa. Dobrze, to są niebezpieczne, bo też oczywiście można zginąć na drodze od ruchu golca. Uderzenie poniżej pasa jest uderzeniem bardzo niebezpiecznym. Ale kto wie, czy bardzo niebezpiecznym jeszcze jest uderzenie w tył głowy. A na przykład sędziowie zwracają na to niewielką uwagę. Ostatnio jakby WBC, WBC nakazało sędziom zwracać większą uwagę, ale ja patrzę, że to w praktyce niestety tak nie wygląda. Tych ciosów w tył głowy mamy wiele. To jest taki mechanizm, który wszedł już, taki automatyzm w poczynania pięściarzy. Oni uważają, że uderzenie w tył głowy, no to właśnie nic wielkiego. Jak sami dostaną w tył głowy, tak, no to wtedy uważają, że to wszystko jest bez drugiej strony, prawda? Jak sami uderzą w tył głowy, no to dobra, to był przypadek. No nie, nie, to musi być karane, dlatego że to jest najbardziej niebezpieczne miejsce na dole. Jasne, mniej chronione. Jeszcze na zakończenie wracamy na chwilę do Carlosa Monzona, tej wielkiej postaci. Zobaczmy, jak walczy. Tak, jego występów. Zawodnik fenomenalny, jak mówiłeś, nieprawdopodobnie popularny w całej Argentynie. Szczególnie ta prawa ręka. Zobaczmy, jak on bije prawą ręką. To jest niesamowite. O, to jest kolejne. No już prawą właśnie uśpił Rymala. A był taki moment w jego życiu, że palił chyba 100 papierosów dziennie. Tylko przed walkami troszkę przerywał. Zmniejszał dawkę. Robił się napić. Burzliwe życie prowadził. A ostatnie, no tak, trzy żony w końcu. Tak, ostatnie 13 lat kariery nie przegrał żadnej walki. Dwie walki wygrane z Valdezem, te dwa pojedynki przed czasem z boskim Nino, czyli z Nino Benvenutim. No nic dziwnego, mówię, że mimo tej całych mrocznych historii otaczających jego to życie pozaringowe, był pięściarzem wprost uwielbianym w Argentynie. Tak, mówiliśmy o tym, że między innymi Alain Delon, także Michael Rourke, inni, Benvenuti, z którym toczył walki, o którym tu mówiliśmy z racji tego, że ten zawodnik został kiedyś laureatem Pucharu Barkera. Jeszcze i zginął w wypadku samochodowym Monzon, jak już wspomniałeś, też te okoliczności nie są jasne. Kolejna postać, o której też rozmawialiśmy kilka dni temu, Victor Galíndez, który miał problemy z oczami, odklejona siatkówka i w związku z tym musiał zakończyć karierę, a później szukał jeszcze też właśnie adrenaliny realizowania się w wyścigach samochodowych.
wyścigowych i został w trakcie jednego z wyścigów, kiedy tam był w boksie przy swoich miejscach, potrącony przez inny samochód i zginął on razem z kierowcą, bo on był pilotem. Tak, tak. No mówię, to jest, no ale to jest wypadek, no to jest jakby tutaj ta jakby zbieżność z boksem. Nie uniknął przeznaczenia, bo w boksie no nadwyrężone zdrowie, a potem definitywnie śmierć w wyniku takiego zdarzenia. Proszę Państwa, tak to wygląda, jeśli chodzi o ten dzisiejszy program. Ubolewamy nad tymi problemami technicznymi, w związku z którymi nie możemy dzisiaj z Państwem podzielić się tą sekwencją odpowiedzi na pytania, ale przy następnym programie będziemy, proszę Państwa, do Państwa dyspozycji. No i cóż, tak jak reasumując, jest to ciężki kawałek chleba, pięściarstwo, mnóstwo różnego typu zdarzeń, które kończą się albo różnego typu uszczerbkami na zdrowiu, albo wręcz tragicznie, a później jeszcze dla tych zawodników, którzy byli, to nie tyczy się tylko pięściarzy, to się tyczy wielkich sportowców, którzy byli na szczytach i uwielbiani przez media, przez kibiców i tak dalej, później znajdują się w takiej pustce życiowej i często mają ze sobą problem. No tak, tak, oczywiście. Natomiast ja mówię, że siła przyciągania sportu walki jest taka, że ja pamiętam taką rozmowę kiedyś z znakomitym pięściarzem francuskim, amatorskim mistrzem Europy. Pytałem go o te zagrożenia dla boksu właśnie wynikające z tego, co o jego, prawda, niebezpieczeństwie, trudnym do uniknięcia tak naprawdę i wielu jeszcze innych zagrożeniach. On powiedział, że boks będzie istniał zawsze, tak jak parę, jak na przykład najstarszy zawód świata również istnieje, tak boks również, tak to skomentował. Ale ja myślę, że to jest szalenie istotne, że dzisiaj żyjemy w takich czasach, że każdy kolejny wypadek powoduje, że no, znajduje się pod lupą jakaś dyscyplina i tutaj boks musi uważać. Ja nie mówię, że jest zagrożony, że jest najniebezpieczniejszym sportem ze wszystkim, bo tak nie jest, bo te wszystkie statystyki pokazują to bardzo różnie. No ale na pewno jest chyba jedynym sportem, gdzie zgodnie z prawem można bić drugiego człowieka, no nie tylko boks w ogóle. Tak, no po jednej z walk nawet papież ówczesny powiedział, że boks infamią, że tak powiem, namaszcza i w związku z tym nie powinien się w ogóle toczyć. Natomiast ale znam oczywiście księży, którzy uwielbiają tak boks, którzy albo sami go troszkę amatorsko uprawiali, albo też no, darzą go szczególną estymą i tutaj nie widzą jakby tego problemu. Zresztą mówiliśmy to przy okazji programu, prawda, o religijności pięściarzy, poruszaliśmy ten wątek dosyć. Są pięściarze, którzy mają za sobą ciężkie kariery i tak dożyli sędziwych lat, wiele, wiele, dziesięcioleci. No to jest kwestia genetyki, tak, oczywiście. Tak. To jest kwestia. Jest kwestia tak samo tych bardzo szczegółowych badań zawodników, którzy tym pięściarstwem się zajmują i w boksie amatorskim, i w boksie zawodowym. Pamiętam takie przypadki właśnie, jak mówiliśmy na początku, że nieraz ci zawodnicy byli zbyt nadmiernie eksploatowani, że to te dawne czasy, w których mnóstwo było tych wypadków, to też Janusz godzi się odnotować, że to były czasy, kiedy zawodnicy walczyli nawet po 10-12 razy w roku. Tak. Tutaj jeszcze jeden taki przypadek sobie przypomniałem. Edwin Valero, to Wenezuelczyk, nieprawdopodobna postać z uwagi na swój rekord. 27 walk, wszystkie wygrane przez knockout, 18 wygranych przez knockout w pierwszej rundzie. Znany był z tego, że na piersiach miał wytatuowan podobiznę Hugo Chaveza, ówczesnego prezydenta Wenezueli, który nazywał go swoim przyjacielem, była flaga Wenezueli. No i jako przyjaciel oczywiście prezydenta mógł sobie pozwolić na więcej niż inni, a że El Inca, bo taki nosił przydomek, był no, człowiekiem, który nie kontrolował swoich emocji, to różne rzeczy poza ringiem wyczyniał. Wszystko zaczęło się od tego, że wiele, wiele lat wcześniej doznał wypadku motocyklowego. Miał poważne obrażenia mózgu, które odniósł w wyniku tego wypadku motocyklowego i miał zakaz boksowania na terenie Stanów Zjednoczonych. A więc boksował najczęściej w Ameryce Południowej, tutaj Meksyk, boksował w Japonii, walki wygrywał, zarabiał sporo, ale wciąż brakowało mu tego wielkiego pojedynku. W pewnym momencie otrzymał licencję, ale tylko na rok w Teksasie.
Później miał jakiś drugi wypadek, no a przy tym ta przemoc domowa, którą stosował w stosunku do całej rodziny, matki, siostry, żony, to w ogóle to była tajemnica Poliszynela. No mówiąc krótko, to był wariat. No i pewnego dnia zabił swoją żonę, zgłosił się na policję, powiedział, że ją zabił i następnie powiesił się na własnych spodniach w celi. Oczywiście rodzina nie wierzy w to, twierdzi, że prawdopodobnie porywczo odezwał się w swoim stylu do któregoś z funkcjonariuszy, został powieszony przez nich, no ale mówię, to był człowiek bardzo specyficzny. Proszę Państwa, i to tyle, jeśli chodzi o ten program. Program poświęcony, jak mówiliśmy, dramatycznym, tragicznym zdarzeniom związanym z ludźmi ringu. Oczywiście w innych sportach walki też tego typu zdarzenia, w kickboxingu i tak dalej, miewają miejsca niejednokrotnie, choćby na ringach azjatyckich takie rzeczy się dzieją, ale musieliśmy przypomnieć ten zestaw tych nazwisk i z udziałem także polskich pięściarzy, którzy nie tyle bezpośrednio w ringu ponieśli śmierć, ale w następstwie różnych zdarzeń życiowych to wszystko doprowadziło do tego, że targnęli się na przykład na własne życie. Proszę Państwa, zapraszamy oczywiście za tydzień na kolejny program Boxing Talk. A jutro mamy też... Tak, jutro powiedz właśnie, Janusz, o tym programie, który z Przemkiem Saletą, a propos nasze wielkie, tak, zdarzeń. Nasze wielkie walki i tym razem przylatujemy z Ameryki, bo ostatnio była Ameryka, do Europy, Oberhausen, 97 rok, czerwiec, no i chyba największa walka Tygrysa Michalczewskiego, walka o trzy mistrzowskie pasy w kategorii półciężkiej ze znakomitym Virgilem Hillem. Będzie rozmowa z głównym bohaterem, z Dariuszem Michalczewskim, będą też ciekawe kulisy tego wydarzenia, no bo to było naprawdę wielkie wydarzenie, biorąc pod uwagę stawkę. Trzy mistrzowskie pasy IBF, WBA, WBO w kategorii półciężkiej, niepokonany Dariusz Michalczewski, znakomity tylko z jedną porażką, Virgil Hill. Tak, to była ta walka, która dla wielu jest topem, jeśli chodzi o Darka Michalczewskiego, to ukoronowanie jego wspaniałej kariery w poniedziałek. Natomiast to zapraszamy także magazyn w ringu, tam będzie z kolei taki ranking 10 najlepszych w historii nowożytnego boksu pięściarzy kategorii ciężkiej. Tak. No bardzo, tak, bardzo ciekawe, bo tutaj oczywiście ciężko jest sięgać do tych pięściarzy z lat powiedzmy 20. czy z początku XX wieku, no ale były to też wielkie postacie lata 30., prawda? Luis, Rocky Marciano, o którym też w naszym programie dzisiaj wspominaliśmy, no i później te złote lata z Alim, z Frazierem, z Nortonem, z Foremanem, który miał dwie kariery. Najpierw, kiedy, prawda, doboksował do przerwy 10-letniej, kiedy został kaznodzieją, później wraca, znów wygrywa, zostaje mistrzem świata. Jak go w tym wszystkim umieścić? Czy na podium, czy tuż za podium, czy może wyżej, prawda? No i później te najnowsze czasy, czy ci najnowsi mistrzowie dzisiaj, królujący Tyson Fury, Anthony Joshua, były champion Wilder, czy oni zasługują na to, że w ogóle być takiej dziesiątce? To są te pytania, na które będziemy próbowali odpowiedzieć. Tak jak mówiliśmy, bardzo interesujące to jutrzejsze spotkanie z Januszem Binderem, Przemkiem Saletą a propos tych legendarnych walk i oczywiście poniedziałkowy magazyn w ringu o godzinie 20:00. A dzisiaj to już wszystko. Żegnają Państwa Janusz Bindera i Edward Durda. Do usłyszenia.